ćwiczeniu antyrotacji tak naprawdę liczy się najbardziej to wyhamowanie przy biodrze i wtedy najbardziej pracują nasze mięśnie, dlatego nazywa się to antyrotacją, czyli robimy dynamiczny skręt tułowia i wyhamowanie z drugiej strony. Ważniejszy jest ruch wyhamowania tak naprawdę w tym ćwiczeniu niż sam szybki ruch do góry. W tym ćwiczeniu również delikatnie nam się blokuje całe biodro, czyli raz jedna, raz druga strona. Jak notujemy się w tą stronę, to ta noga może się lekko odezwać, jak w golfie czy w baseballowym uderzeniu.